Witam Państwa bardzo serdecznie. Po zakończonej konferencji latającego Uniwersytetu Leszczynowego, po zakończonych wykładach, jest wieczór, sobota. Naszym gościem jest profesor Piotr Tryjanowski, który jest ornitologiem, zoologiem i zajmuje się jeszcze innymi rzeczami, których nazw nawet nie będę próbował wymieniać teraz, ale to może on sam wymieni. Dobry wieczór. Wykład, który profesor dziś wygłosił, tytuł tego wykładu brzmiał Zwierzęta zamkowych zakamarków i był niezwykle, niezwykle fascynujący. Ale najpierw chciałbym, żeby pan powiedział jeszcze, czym pan się zajmuje tak dokładnie. To jest dość ciekawa historia. Ja pracuję na Wydziale Medycyny Weterynaryjnej i Nauk o Zwierzętach. Nazwa w zasadzie zawiera wszystko, czym się zajmuję. Ponieważ medycyna weterynaryjna zajmuje w sobie i leczenie zwierząt, i interakcje z ludźmi, nauki o zwierzętach zawierają wszystko od klasycznej zoologii, ornitologii, aż po właśnie ochronę przyrody i ochronę zwierząt. I w zasadzie mogę powiedzieć, że zajmuję się wszystkim tym trochę. I jeszcze taki bardzo aspekt mnie interesuje, aspekt mniej rozwijany w Polsce, takiego modelowania dynamiki populacji, to się fachowo nazywa, czyli wykorzystania modeli matematycznych w zrozumieniu tego, co się dzieje ze światem, no przynajmniej ze zwierzętami. Czy nie ma sposobu, żeby zrozumieć przyrodę bez matematyki? Podobno można, ale myślę, to Indianie, że... To są właśnie wtedy takie opowieści troszkę starszych panów myśliwych, natomiast jak się chce rzeczywiście poznać związki przyczynowo-skutkowe, a nie tylko taki opis, że mnie się wydaje, że coś tam jest, no to lepiej znać matematykę. Taka formuła i takie podejście no jest zapewne żywe w świecie akademickim, natomiast przyrodoznawstwo jest też popularyzowane. I czy nie ma pan wrażenia, że w okropny sposób? Mam takie wrażenie, graniczące z pewnością, że rzeczywiście przyrodoznawstwo jest fatalnie popularyzowane. No. Z czego to wynika, to chyba jest znowu na samą dłuższą opowieść, bo to, żeby popularyzacja trafiała na podatny rynek, to musi być podatny grunt, a ten podatny grunt również dla popularyzacji jest budowany przez szkoły, przez nauczanie popularne, czy biologii, czy przyrody w sposób popularny w szkołach, to kuleje zdecydowanie. Nie wiem, czy da się to krótkoterminowo naprawić. No, doprowadziliśmy do czegoś takiego, że przyrodoznawstwo jest zwyczajnie intelektualnie nieatrakcyjne. Tak. Że ważniejsza jest właśnie taka nowoczesna biologia, wielokomolekularna, fizjologia, coś tam. Ja nie mówię, że ona jest nieważna, ona jest bardzo istotna, ale tego przeciętny zjadacz chleba i tak no, nie zrozumie, a to przyrodoznawstwo to jest coś, czego mógłby dotknąć i czym mógłby się naprawdę zafascynować, jak się zafascynował, to by ochronił tą przyrodę, na której nam tak bardzo zależy. Ja chciałem wrócić do tego, co pan dzisiaj powiedział, bo są jakby według moich obserwacji, ja kończyłem technikum leśne, więc mam tutaj dobre powody, żeby o tym mówić z pewnością dużą siebie. Dwie drogi do fascynacji przyrodą. Albo się ludzie fascynują życiem bakterii, albo robią tak zwaną pamięciówkę, czyli uczą się na pamięć rozpoznawania gatunków ptaków i to im niesłychanie podnosi samoocenę. Więc ja wybrałem ten drugi sposób, bo bakterie mnie nie interesowały zupełnie. Natomiast z tego, co wiem, dzisiaj przyroda jest lekcje przyrody, lekcje biologii, czy tam środowiska, czy jak się to nazywa, polegają na tym, że dzieci chodzą i zbierają śmieci. To jest najprostszy sposób do zniechęcenia. I to jest zniechęcanie, bo przy tym... Znaczy, nie mówię, że sama akcja zbierania śmieci jest zła. Ale to są śmieciarze. No właśnie, to powinno być profesjonalnie robione. Raczej powinniśmy uczyć pewnego dbania o środowisko, żeby te śmieci się nigdy tam nie znalazły. Ale to jest koniec tej historii tak naprawdę. A początek powinien wyglądać tak, dlaczego te śmieci się tam nie powinny znaleźć, komu one zaszkodzą, jak zniszczą ekosystem, jak wpłyną negatywnie na nasze zdrowie. I żeby to zrozumieć, to tutaj przydałoby się klasyczne przyrodoznawstwo. No proszę zobaczyć, że pokolenie naszych dziadków, jesteśmy w dość podobnym wieku, babć, znało wszystkie rośliny i zwierzęta po szkole powszechnej. Także wszystkie dookoła domu po prostu potrafili nazwać, ba, jak kończyli liceum klasyczne, to potrafili nazwać w języku łacińskim i jeszcze znali źródło słów tego. Także to nie była tylko zwykła pamięciówka, panie redaktorze, tylko to była pamięciówka podparta czymś więcej. Odniesieniem do tego miejsca zamieszkania, to poznańskim mówimy do heimatu, do tego najbliższego otoczenia, gdzie potrafili wpasować te organizmy, które ich otaczały. Co więcej, wiedzieli, że z tego
z tej roślinki ugotujemy taką, taką naleweczkę zrobimy, z tego zrobimy kompres na rany, a z tego zrobimy okład na oczy rumianku na przykład. A to zwierzę da się zjeść, a jajka tej kaczki są smaczne, a tej nie. Jak rozpoznać, w jakim stadium zalężenia jest ta kaczka? Oczywiście do tego nie wrócimy, no bo do takiej gospodarki łowieckiej, prymitywnej dość jednak, no chyba nie ma odwrotu, ponieważ ona jest też ekonomicznie nieopłacalna. Natomiast po drodze zgubiliśmy właśnie chyba tą fascynację światem. To wraca, ponieważ, ale wraca w takiej formule elitarnej, ponieważ wielu ludzi w prowincjonalnych ośrodkach prowadzi różne kursy, a to zielarstwa, a to czegoś tak. innego. Natomiast no, ja to, co pan powiedział, potwierdzam, dlatego że nazwę dziurawiec i żywokost po raz pierwszy usłyszałem od swojej babci, Walerii, która umiała tylko czytać. I to gazety, bo nie miała książek, nie kupowała tych książek, bo nie było takiego zwyczaju, nie pochodziła ze sfery inteligenckiej, natomiast znała nazwy wszystkich roślin i zbierała te rośliny po rowach, a następnie suszyła. I to była wiedza powszechna i oczywista. Natomiast dzisiaj człowiek, który jest w stanie odróżnić jedno od drugiego, to wchodzi w rolę szamana wręcz. To ja może powiem, że to jest taka anegdotyczna rzecz, że być może współczesna edukacja wcale się nie zaczęła w szkołach ateńskich, taki wzorzec edukacyjny, tylko zaczęła się od prostego przyrodoznawstwa. Bo proszę zobaczyć, że na sobie nie sprawdzimy wszystkiego. Działania każdej rośliny nie sprawdzimy, jak Bulka czarnego na pewno. Tak, nie. Jak trafić, jak tropić zwierzęta, jak rozpoznawać po tropach i śladach. Do tego potrzebne jest nauczanie i to nauczanie metodą, czyli najlepiej opowieścią pewną barwną, która pozwoli zapamiętać, że gotuj to tyle i tyle, to wykorzystasz na to i na to. I rzeczywiście są przekazy, które pokazują, że właśnie przy pomocy odniesienia do naukoznawstwa i do wykorzystania tej wiedzy mogła powstać współczesna pedagogika, czyli mnemotechniki, techniki pamięciowe, jak usprawniać mózg, w jakiej pozycji uczyć. No, dzisiaj były referaty o Prusach, ale żaden z prelegentów nie wspomniał, że współczesna szkoła to siedzenie w tych ławkach. To jest model pruski z tym przyrodoznawstwem nie mającym nic wspólnego. Angielskie elitarne szkoły dla chłopców z jednej strony miały te klasy, uczenie, a z drugiej strony miały to oglądanie świata zewnętrznego dookoła szkoły. No, do dzisiaj to w Anglii ta fascynacja światem zewnętrznym została. W Polsce oglądanie świata zewnętrznego jest nie w modzie. Nie wiem dlaczego. To jest przedziwne dla mnie. No, chociażby to, że ja wymyśliłem te konferencje w różnych obiektach architektonicznych na terenie kraju. No, przez wielu ludzi jest zrozumiałe i akceptowane, tak jak dzisiaj, ale przez wielu w ogóle nie wie o co chodzi. Ale z tym modelem... Czemu nie robić telekonferencji? Nie robić telekonferencji? Albo po co mamy jechać, prawda? Skoro można to zrobić na miejscu. Ale ten model pruski, ponoć we Francji było jeszcze gorzej, ale to margines. Tak. To margines. Wracajmy do przyrody. No bo współczesne przyrodoznawstwo i w ogóle sposób wzbudzania zainteresowania przyrodą jest zdominowany przez ekologię rozumianą najpłyciej i najbardziej prostacko. Tak, bo prawdziwa ekologia to też znowu niewiele osób zdaje sobie sprawę. Termin jest zupełnie przyzwoity. Termin ekologia pochodziło od ekonomia przyrody. Gdybyśmy tak rzeczywiście to pokazywali jako pewien przyrodniczy biznes, przepraszam za uproszczenie, ale że ta roślinka daje to ekosystemowi, to zwierzątko odbiera to, jakie są interakcje pomiędzy nimi, co z tego mamy, co z tego ma człowiek, dlaczego warto to robić, to ta ekologia by nie była tak prymitywna, jak pan redaktor mówi. A klasyczne rozumienie to oikos to dom, logos to nauka, nauka od domu, a u nas jest, no, jak niedawno powstało, zostało w debacie publicznej, ktoś powiedział o ekofobii, to nawet większość działaczy ekologicznych nie zrozumiała, że to jest odniesienie do ekologii spopularyzowane troszeczkę przez Rogera Scratona, przez angielskiego filozofa, który pokazał to, czym oni się zajmują, miłością do domu, albo przynajmniej, przepraszam, czym powinni się zajmować, a wśród wielu działaczy ekologicznych ta miłość do domu, do tego, co jest dookoła, jest jakby gdzieś na zupełnym marginesie. Liczą się zupełnie inne rzeczy, tylko właśnie nie ta rodzima przyroda, ojczysta przyroda. Mamy w internecie głównie modę na fotografowanie ptaków. Napisał pan o tym książkę. Wielu ludzi się tym ekscytuje, często całkowitych amatorów. Oj tak. I powoduje to szkody, co tu dużo mówić. Powoduje. Ja kiedyś byłem entuzjastą fotografowania ptaków i nawet poznałem kilku fotografów, ale oni rzeczywiście...
potrafią... Zgodnie z regułami sztuki się zachowywać i co robić, tak. To tak, ale no, to przeradza się w obsesję. No to prawda i to, nie, to nawet nie trzeba... To fotografowanie, fotografowanie ptaków jest jakby drugim krokiem tej obsesji. Pierwszym jest sama obserwacja i tworzenie tych list gatunkowych, a przez to, że po prostu sprzęt fotograficzny stał się, można powiedzieć, banalnie tani, no tak. Zaczęto poszukiwać innych materiałów dowodowych. Kiedyś ktoś chodził z flintą, z kuszą i zbierano skórki dla muzeów. Teraz takim dowodem jest fotografia i rzeczywiście no, to jest taki, to jest wyścig. Dla mnie to jest coś takiego jak pewne zastąpienie klasycznego łowiectwa, że wystarczy popatrzeć na strukturę płciową tych, którzy częściej to robią. Częściej to są samce niż samice homo sapiens. No tak. I ten wyścig wewnętrzny gdzieś nas predestynuje, czy wskazuje na to, żeby zdobywać atrybuty władzy, tego pierwszeństwa i tak dalej. No i właśnie to fotografowanie ptaków, obserwowanie ptaków przeradza się często w obsesję. A ci, którzy są dotknięci obsesją, no nie oszukujmy się, nie lubią o tym słuchać. No nie, no ale to jest wyścig bez nagrody, bo ja nie bardzo widzę, co tam... A to chodzi o to, żeby gonić króliczka, ale nie żeby złapać, to klasykiem no, no ja rozumiem, ale no nie ma interakcji, tak? Fotografujemy ptaki, ale nie będzie znowu kraski w Polsce z tego powodu, prawda? Z tego powodu to raczej może i tylko nie być, może niż tylko raczej nie będzie. Być. No właśnie. Natomiast nagroda jest... Myślę, że są dwa rodzaje nagrody. Jedna to jest taka nagroda wewnętrzna, ściganie się z samym sobą i to może być szlachetne. To może być naprawdę szlachetne, bo nie ma nic lepszego niż praca nad sobą, ciągła praca nad sobą. Gdyby tak to rozumieć, to by było super. Natomiast są takie płytsze rzeczy, bo nagrodą jest taka krótkoterminowa sława, pochwalenie się na listach internetowych. To jest rzeczywiście wszystko. Ja wiem, że dla ludzi zdrowo rozsądkowo myślących to jest jakieś dziwactwo, szur pewnie, no. ale to czasem wystarcza, że kolega poklepie po plecach, że ktoś tam to skomentuje, hej, świetna fotka, ale dałeś czadu albo coś w tym stylu i to naprawdę wystarcza. Proszę nie zapominać o tym, że jak się skończył głód na świecie i walka o byt w takim sensie dosłownym, to nasz świat się zrobił coraz bardziej sztuczny i to jest po prostu tylko wyobraźnia o pewnych realiach światowych i to jest jeden z elementów układanki naprawdę większych procesów, które zachodzą. No taki triumf hierarchii wewnętrznych, prawda? Tworzą się środowiska, w tych środowiskach kreuje się mistrzów albo mniejszych mistrzów, tak. Mełamedów i tak dalej i w dół i oni chcą bardzo awansować. Może na koniec powiemy o pańskiej nowej książce, bo poprzednia książka Rozum z ptakami odlatuje była już prezentowana. Teraz mamy książkę o tytule zaskakującym, ale wszystko co pan mówi jest dość zaskakujące i już się temu przestałem dziwić. Wino i ptaki. Tak, to prawda, to połączenie można powiedzieć dwóch pasji, enologicznej i ornitologicznej i jeszcze koledzy mówili, jak to można napisać 120 stron o winie i o ptakach. To pochwalę się, naprawdę nie spotkałem na świecie w ogóle takiej książki, która by te dwa wątki równocześnie łączyła. Zapewniam, że literatura naukowa do tego to jest kilka stron przypisów publikowanych w przyzwoitych czasopismach i to jest od wszystkiego, od tego, czego się ludzie najtrudniej przyznają, że pewien pomysł badawczy przychodzi podczas spożywania lampki wina albo, jak to mówimy w branży, robienia wina z kolegami i wymienia doświadczeń po to, jakie ptaki trafiają na etykiety win i są umieszczane na butelkach, aż przez to, jak ptaki są szkodnikami w winnicach, poprzez takie rzeczy bardziej naukowe, jak działa cząsteczka taka fizjologiczna, resweratrol, która odpowiada za nasze samopoczucie nawet. I na ptakach też to testowano. I na sposoby na kaca, gdzie od starożytnych Rzymian wiemy, że tam... Jajko. Ugotowane... I tak, brawo, że jajko zawsze działa. Widać fachowiec. Także i o tych rzeczach no jest tych kilka rozdziałów. Ale co, które ptaki szkodzą winnicy? No szpaki na przykład, to znaczy... A nie, to tak czereśnią, no. Tak, właśnie, to jest ten sam mechanizm, no tylko proszę pamiętać, że czasem niektóre winogrona, te trzymane rodzynki na przykład na Amarone albo na specjalne tokaje, to są złota. No tak. Czekamy na złotą pleś, a tutaj wpada statko i co trzeba z nimi zrobić? Są dwa kraje na przykład, gdzie są specjalne rządowe duże agencje,
Możemy lubić albo nie lubić rządowych agencji, ale to pokazuje skalę problemu. Nowa Zelandia i Australia, gdzie profesjonalnie się pokazuje sposoby zaradzenia zniszczeniom winnic przez ptaki. W Nowej Zelandii chyba lista gatunków, które są oficjalnie uważane za problemy w szkodniki w winnicach, to jest około 60 gatunków, w tym takie egzoty dla nas, jak na przykład niektóre gatunki papug. Także no, o takiej egzotyce też troszeczkę wspominam. Ja też specjalnie o tym piszę. Można powiedzieć, że Polak ma możliwość spojrzenia na sprawę obiektywnie. Wina produkujemy w Polsce śladowej ilości, więc nie będzie nikt mówił, że to jakieś koncerny przekupują, że tutaj zakładnik wina nowozelandzkiego, czy w ogóle win nowoświatowych, bo teraz jest taka wielka dyskusja, czy zakładnik Francuzów, czy zakładnik Włochów. Nie, ja przyznaję się do tego, że jestem miłośnikiem win środkowej Europy, przede wszystkim z Morawy, ale nie jestem niczym zakładnikiem i starałem się na to naprawdę spojrzeć zimnym, naukowym okiem, a podać w trochę lżejszej formie. Nie, no świetne. Mam nadzieję, że będzie jakaś kolejna książka, być może wydana u nas. Proszę Państwa, chciałbym. Zachęca Państwa profesor Piotr Tyjanowski, Wino i Ptaki, a na dzisiaj już dziękujemy i do następnego spotkania, do następnego razu. Dziękuję uprzejmie. Bardzo dziękuję.